witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony ta mała tajemnicza rzecz, o którą nieustannie mnie pytacie, więc przed wami dzisiaj Divum Tivo, albo Divum Tivu, tak to się chyba powinno czytać, z tego co mi się wydaje. Mam po prostu wysyp komentarzy od tego, co to jest, ile to kosztuje, co to robi i gdzie to można kupić. W gruncie rzeczy jest to nic innego jak głośnik na Bluetooth. Okej, i wiem, że może głośnik nie powinien mieć takiej formy przypominającej retro telewizor, ale tak, w gruncie rzeczy jako taka główna jego funkcjonalność to jest głośnik na Bluetootha. Jednakże ten głośnik na Bluetootha ma ten taki swój pixel artowy wyświetlacz, który tak niesamowicie przyciąga waszą uwagę i do tego przepięknie wygląda w kadrach. Jak więc widzicie, ten głośniczek nie jest aż taki duży, jednakże niech was to nie zwiedzie, bo produkuje on dźwięk moim zdaniem lepszy jakościowo niż przykładowo JBL Clip. Głośnikami jest zawsze troszeczkę problem, żeby pokazać to, jak one grają na filmie, no bo ja nagrywam to przez jakiś mikrofon, a wy to słuchacie przez jakieś słuchawki, więc najlepiej zawsze w przypadku głośników Bluetooth iść do sklepu i ich posłuchać. No, z Divum Tivu może być ciężko, bo nie wiem, czy jesteście go w ogóle w stanie dostać w takim normalnym fizycznym sklepie. To jest również działające pokrętło, to jest działający potencjometr, tutaj sobie regulujemy głośność. Tutaj przełączamy sobie nasze kanały, gdzie możemy wyświetlać w zależności od trybu różne rzeczy. Co fajne, te pixel arty możemy wyświetlać za pomocą apki na telefon, o której sobie porozmawiamy za chwileczkę. No i na tyle urządzenia znajdziemy jeszcze przycisk, wyjście, AUX, USB, a także slot na kartę microSD. No i w gruncie rzeczy to jest jego cała funkcjonalność. Teraz dam wam go posłuchać. Może tego nie słychać na filmie, ale gra on naprawdę zaskakująco dobrze jak na swój rozmiar. Myślę, że ma to związek z tym, że głośnik jest umieszczony dobrze i że pudło rezonansowe jest całkiem sporo i mamy tutaj również taką dziurę, która polepsza basy. A teraz myślę, fajnie by było przejść do tej funkcji, która jest najciekawsza, czyli do aplikacji i do możliwości tego urządzenia. Ok, tak więc żeby zarządzać naszym telewizorkiem, musimy mieć zainstalowaną aplikację, która nazywa się Divum. Jak widzicie po zalogowaniu, jest to, można powiedzieć, taki Instagram dla tego telewizorka, gdzie możemy albo sami tworzyć pixelarty, bądź wykorzystywać pixelarty, które są stworzone przez innych. I zastosowanie jakiegokolwiek pixelarta to jest po prostu sprawa dziecinnie prosta. Po prostu wybieramy sobie interesujący nas pixel art i on praktycznie od razu pokazuje się na naszym telewizorku, praktycznie bez żadnego opóźnienia. Wiadomo, tutaj musi sobie troszeczkę załadować. No i możemy sobie takie rzeczy polubić, możemy takie rzeczy edytować, możemy sobie zapisać taki obrazek i możemy też wysłać na nasz telewizorek. No i możemy to sobie wysłać na telewizorek, klikając tą ikonkę telewizorka. Wtedy następuje ładowanie, wyświetla nam się odpowiednia animacja na telewizorku. I po chwili jest to wgrane w pamięć naszego telewizorka i tak jak widzicie, teraz włączył się ten taki jakby tryb przejść. Te animacje możemy sobie tutaj przeglądać, jak widzicie mamy tutaj te, które są wgrane w pamięć urządzenia. Możemy sobie kliknąć na przykład jakieś kolejne, możemy sobie wybrać, dajmy na to, to Oringa z Sonika. No i zasadniczo wtedy, jak już mamy to wgrane, to jest to wrzucone w nasz telewizorek i te przejścia są. Mamy oczywiście wizualizer, jeżeli puścimy sobie jakąś muzykę. Teraz muszę znaleźć jakąś muzykę. Moments later. Tutaj normalnie jest wyświetlany tytuł. Potem jest też wizualizacja. Oczywiście te wizualizacje możemy sobie zmieniać wedle uznania. Mamy tutaj różne efekty, które możemy sobie wyświetlać. A także możemy sobie wyświetlać godzinę, te informacje o pogodzie, o temperaturze. Mamy oczywiście tutaj parę różnych zegarków do wybrania. Mamy oczywiście discover, odliczania, jakieś stopery, budziki, miksery, nawet jakieś gry są. Yeah.
no na przykład możemy sobie wylosować, prawda, jakąś liczbę kością. Myślę, że tutaj najciekawsze są właśnie te różne pixel arty, które możemy wykorzystywać. Jak widzicie, są tutaj różni twórcy. Sami możemy sobie również tworzyć, co jest fajne. Albo możemy sobie wpisać jakiś tekst, na przykład piszemy sobie z Maslo i możemy to zrobić play. I jak widzicie, mamy napis, możemy sobie tutaj wybierać różne kolory, efekty. No jest tego naprawdę dużo i można w tej aplikacji stracić życie. Możemy napisać XD. Oczywiście ja nie jestem żadnym artystą i ja tutaj korzystam z dóbr tego właśnie, że inni już stworzyli ładne animacje, ja tutaj jestem leszczem. Możemy sobie puszczać także radio, możemy wybrać sobie local audio, jeżeli mamy zainstalowaną kartę pamięci. No jest tego tutaj naprawdę cała masa. Ja myślę, że pokazałem wam tutaj najciekawsze rzeczy, które można zrobić. Osobiście dla mnie to jest najciekawsze przebieranie się po prostu przez tonę naprawdę tych pixel artów, które są. Niektóre są takie fantastyczne, wyglądające troszeczkę tak w trójwymiarze. Jest to, myślę, bardzo ciekawa sprawa. Zasadniczo tyle, co wam chciałem pokazać z funkcjonalności samej aplikacji. No działa ona naprawdę dobrze i nie można się przyczepić. No może poza tym, że trzeba jednak tworzyć jakieś konto i instalować aplikację. Jednakże jeżeli chcecie, możecie tego telewizorka jak najbardziej używać bez aplikacji, co myślę jest istotne. No i służy on dobrze jako głośnik i także całkiem nieźle spisuje się jako bajer. Tak wygląda to urządzonko. Nie wiem, na ile jest ono użyteczne dla kogoś z was. Dla mnie jest to bardzo fajny gadżet i mi przydaje się do tego, że ładnie wygląda na kadrach. Dodatkowo czasami tutaj jak coś sobie nagrywam i mogę sobie normalnie puścić muzykę i ona bardzo ładnie brzmi, więc to jest spoko. Jeżeli ktoś szuka fajnego bajeru dla kogoś na prezent, na jakieś urodziny czy coś takiego, myślę, że będzie to bardzo fajna sprawa, bo wygląda to fenomenalnie, gra również bardzo dobrze jak na swój rozmiar. No i cóż, cena wydaje mi się, że nie jest jakaś taka mega skamowa jak za tego typu urządzonko, więc hej, na pewno jest ono unikatowe. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że w końcu rozwiałem wasze wszystkie wątpliwości i już teraz wiecie, co to za tajemniczy mały telewizorek. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.